Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Paweł, witam was w kolejnym odcineczku Fallouta 4. Tak, idziemy do Cambridge, misja wsparcie ogniowe, to jest chyba, nie wiem, czy to jest jakaś misja główna, czy poboczna, mamy wsparcie ogniowe, mamy im pomóc. O, chłop coś znalazł, co znalazłeś, chłop, o chłop. Co tu masz? 10 mm pistolet. Dobra, przyda się do rozbiórki. Tutaj mamy jakiś safe. Mamy też martwego bandytę, co? No, naboje się przydadzą. Nie wiem, czy ma sens zbierać te skórzane rzeczy. Ja je tylko porozbierałem ostatnio sobie. Ale safe możemy zbadać. To by było bardzo, wiecie. O, elegancko. Kolejny pistolet. No dobra, pistolety mogę pozbierać sobie i rozebrać w razie czego. Nie chcę mi się zbierać tych wszystkich. A, czekajcie, to był mój ekwipunek. Ciężki samoróbka pistolet. Dobra, naboje z miłą chęcią. Naboje się przydadzą. No to też się może przydać. Fajnie jest właśnie dlatego chodzić z psem, bo on znajduje takie rzeczy jak sejfy. Potrafi przynieść broń. Podobnież znalazł nawet tego grubasa Fatmana, tą, wiecie, wyrzutnię tych mini bombek atomowych. A dobra, mniejsza z tym w tym momencie. Lecimy pomóc tamtym panom na tym posterunku. Mam nadzieję, że nie natrafię tu na żadne zdziczałe góle, bo bym się normalnie chyba postrzelił. Sam siebie. Oczywiście często zapisy drogą do sukcesu w tej grze. Tak. Ej, pozabijajmy te zdziszałe gule. Ej, ej, halo! Panie kolego! Jeden z drugim. Jezu, ile ich tu jest? Pomocy! A jak mi tu jadą, to... Fuck my life. Na górę gdzieś. Dobra, pies go chyba dobije, nie? Strasznie zdziszałe góle atakują. Jest ich tu masa! Pomocy, spadłem jeszcze. Fuck my life. Przylaz do mnie, no jaki Paulstein. Dobrze, o chłop. Bardzo dobrze, bierz gulę, bierz gulę. Jeszcze go nie trafiłem, serio. A, przeładowy wuj. Seriously. No nie, no zajebią mnie zaraz. Jezu, ile ich tu jest w ogóle? Masakra jakaś. Tutaj chyba mu nogi urwało. Dobra. Chyba chwilowy kryzys zażegnany. Pozbierajmy naboje. Tutaj mamy jakieś mentaty i psycho. Myślałem, że się Steam paczek znajdzie. Dobra, troszeczkę mnie tu dobili. Ta broń jest strasznie powolna, ale daje duże obrażenia. To jest taki, wiecie. Dobra, to mi powinno przewrócić większość życia. Trochę mi radiacji nałożyli, ale to nic, to nic. Hey, we appreciate the assistance, civilian. But what's your business here? Before I answer, would you tell me who you are? In due time. If you want to remain in our compound, I suggest you answer my question first. I'm just trying to survive out here, like everyone else. The way you charged in and engaged those ferals, I find that a bit difficult to believe. Are you from a local settlement? I'm from Sanctuary Hills, on the other side of Concord. I've seen the location on our maps, but I've never visited the area myself. There isn't much over there for us to collect. If I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. Wynajmniej mnie. Gdyby mi zapłacili, ale to daliby mi kapsle, nie? I want to help, but I don't like the secrecy. Who are you, really? Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Paladin. Scribe Halen and Knight Reese,
We're on recon duty, but I'm down a man and our supplies are running low. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir, if I may... Proceed, Halen. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is ArcJet Systems, and it contains the technology we need, the deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? Bractwo Stali? The Brotherhood of Steel. Our order seeks to understand the nature of technology, its power, its meaning to us as humans. And we fight to secure that power from those who would abuse it. Hmm. How did mankind abuse technology? Before the Great War, science and technology became more of a burden than a benefit. The atom bomb, bioengineered plagues, and FEV are clear examples of the horrors that technological advancement had wrought. We're here to make sure that never happens again. Your cause seems noble. I'm pleased that you agree. There are very few, outside the Brotherhood, who appreciate the gravity of the situation we're facing as a species. So, what do you say? Will you help us? No time to waste. Let's get moving. Outstanding. Okej, co ja mam podążać za nim, rozumiem, tak? Patrzcie, tych guli tu było. O, kapsel. Take Reese inside and bind his wounds. Yes, sir. Reese, once you're on your feet, I want you to make certain the perimeter is secure. I'm on it. All right, civilian. It's time to prove your worth. Head into the police station and resupply yourself. Then let me know when you're ready to begin. Let's move out, people. All right, big guy. Let's go. Yeah, yeah, I'm coming. Yay! Dadzą nam uzupełnić zapasy? Tak po prostu? Dużo amunicji, dużo amunicji. Chcę mieć dużo amunicji. To wszystko, czego potrzebuję w życiu. Ogniwo fuzyjne, szklanka. Poprawiłem sobie co nieco niektóre bronie. O, steampaczki. Kurwa, wziąłem pistolet, nie chciałem. Czy mi się przyda zlelowana gazeta? Nie jestem pewien. Ale to na pewno są jakieś ciekawe rzeczy, które można by sobie było obadać. Na przykład, o kurwa, trudny sejf. No niestety trudnego sejfu na razie sobie nie otworzę. pędzel nie. Puste biurko. Coca-Cola, mięso, kundla, piwo. Spoko. Jak mamy browara, to możemy iść w drogę, nie? Też nie widzę tutaj tych waszych zapasów za bardzo. Wiecie co, ludzie? Nie macie tego zbyt wiele. Terpentyna, klucze, klucze, kanistry. Odlot i wygrzew. Mogę wziąć gaśnicę, tylko do czego by mi się gaśnica przydała? Tylko do i wyłącznie chyba do rozłożenia. Dobra, nic nie widzę na razie. CB radio. Nie wiem, wziąłem jakiś emiter alarmowy. O proszę, ciekawe rzeczy, nie? Emiter alarmowy, jakieś pędzle, nie pędzle. Co jest jeszcze w tym pokoju? Butelka po mleku, chuj, wziąłem. Na górze jakieś te zapasy? Zajebałem wam całą amunicję, jaką mieliście, a wy nie macie nic przeciwko, to mi się podoba. No tu był chyba... A, są jeszcze schody wyżej. Dobra, tam jest już wyjście. Wyjście na górę, no to chyba musimy pogadać z kolesiem i spadamy stąd. Paladin Dance. Ready to move out? Ready. Outstanding. Follow me and try not to lag behind. Łatwo ci mówić, cwaniaczku, ty jesteś chociaż kurwa opancerzony jak kurna głupi, a ja nie.
Śmieszne jest to wychodzenie, tak? Oni znikają w tych drzwiach zawsze, bo się lokacja zmienia. Jakby nie mogli zrobić gry, która ma po prostu wszystko wczytane. Dobra, biegnę za nim. Nie wiem, gdzie on biegnie, nie wiem, po co on biegnie, nie wiem, co on będzie robił. A tak, po ostatnim odcinku zaprosiłem kolegę silnego, tego, wiecie, mutanta z dobrą wiarą, no i się zablokowali. Pies, chodź tu do mnie, żeby on mógł przejść. O, dziękuję. Z dobrą wiarą do naszego miasteczka, on tam sobie powoli idzie do naszego sanktuarium. Ja sobie może wezmę inną broń trochę. Chociaż nie, dobra, z naszym dzikiem pobiegamy. On jest powolny, ale dużo damage zadaje, to jest spoko. A jak coś, to mamy wsparcie od tego oto gościa. Fajnie było mieć tak dużo tych ogniw fuzyjnych, które sobie zasilały nam ten i biegać praktycznie cały czas w tym stroju. Ale to trochę by stracił Fallout na tym. Wolałbym mieć po prostu bardzo dobre opancerzenie, takie wiecie, swoje, nie? O, granata dunkowy, koktajl Mołotowa, jak miło. Dobra, pięknie, padają. O, zapaliło się tu coś, nie. No nie trafiłem go, no. To coś było podejrzane, że ja go nie trafiłem. Już wszyscy? To nam jakąś historię sprzedaje, że wiecie, że pomaga ludziom i w ogóle. No nie dziwię mu się, no w takich czasach na pewno każda pomoc by się przydała. Po co ze sobą walczyć, jak mamy jeszcze jakieś supermutanty i inne zmutowane zwierzęta i w ogóle. Kurwa, teraz tych nie będę mógł trafić w żaden sposób. Dobra, what? No serio, jeszcze mucha mięsna? Nie no, nie chcę paladyna atakować. No już jakby go stąd nie trafił, to ja nie wiem. Ale mucha mnie tu jedzie, ała, pomocy. Dobra, rozwalił ją. Świetnie. Zwierzęta są gorszymi przeciwnikami od ludzi. Szczególnie jak ma się powolną broń. Nie można tak sobie szybko cyk, 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 cyk zrobić, tylko... O, mięso mu to rogacza. To też się może przydać do kotletu. W sumie mięso kundla też. Jakiś centrokwiat. Nie wiem, bo to są te centrokwiaty, ale... Ale są. Często autosajwy z reguły na późną godzinę. Czekajcie, nie no, ja muszę tą broń zmienić. Tommy gun. Nie no, mam do tego mało amunicji. Tego też nie mam za dużo w ogóle do niczego amunicji, chyba do snajperki mam najwięcej. Do tej 38.38, co? To jest chyba powolna broń. Z tego co wiem, czekajcie, czekajcie. Uzbrojenie. Co ja mam na amunicji 38 jeszcze? No mam tą, pistolet ten. Coś jeszcze? No, mam tą snajperkę i samoróbka pistolet.
Snajperka nie ma, ta akurat nie ma dużego damage'a, ta ma większy, nie? A ta już ma amunicję 308, a nie 38. Dobra, ale mogę sobie z tym pistoletem pobiegać. Co prawda jest gorszy chyba od mojego świerszcza. Jest troszeczkę gorszy. Mam nadzieję, że się, wiecie, będzie jakoś sprawował. Tam sobie motorogacz pobieg. Zmutowane zwierzęta są spoko. Jedynie chyba niedźwiedź, co nas atakuje, i psy. A reszta jest jakaś taka neutralna. Możemy je zabić, one nie będą nas atakować w żaden sposób. Dobra, czy my tu wchodzimy do środka? Aha, spoko. Czy tutaj mamy ludzkich przeciwników, czy mutantów? Jak mutantów, to mam przejebane. Nie mam żadnej broni porządnej. Znaczy nie mam amunicji do broni. Nie no, chyba przeciwnicy będą raczej ludzcy. Możemy też tu sobie czegoś poszukać. Tak, bardzo mi się marzy ogólnie amunicja 10 mm. Ogniwo fuzyjne. Cewka przekaźnika mocy stal. Okej, coś tu ciekawego? Nie. Chyba nie, to jest terminal działający. Wieżyczki. Dobra, to są tylko jakieś informacje, nic to sobie z tym nie zrobić. Co, stalowanie protektronem. Ratownik medyczny. No nie wiem, czy on się odpalił, czy nie. Robot chyba jest po prostu rozwalony. Skład na szczotki, co to jest? Ścieleczka do naczyń, chyba mi się nie przyda. Mógłbym pozyskać z tego tkaninę, ale na razie mam tych materiałów dosyć sporo. Bardziej bym poszukiwał miedzi. Bo miedzi mam bardzo mało. No sobie może wezmę kucno. Chciałbym bardzo znaleźć amunicję. Tamten w ogóle, dlaczego on tu stoi? Ej, halo, ty ziombel. No właśnie, no właśnie, kurde. Ja tu odpalam, a to już jest rozwalone, co? Trzeba z tam porozmawiać. Brotherhood of Steel's handiwork? Unfortunately, no. Look at the evidence. There isn't a single spent ammunition casing or drop of blood in sight. These robots were assaulted by Institute synths. Synth? Isn't that the same as robot? They're an abuse of technology created by the Institute. Abominations meant to improve upon humanity. It's unacceptable. They simply can't be allowed to exist.
exist. What's the Institute? They're a group of scientists who went underground when the Great War started. Spent the last few decades littering the Commonwealth with their technological nightmares. I'll be on the lookout. Roger that. Let's move out. Super. Mamy kolejny po prostu radę przeciwnika. Mi się wydaje, że na razie to wszystko to jest jakiś samouczek, te misje takie jakby tego Minutemana. Bo poznajemy ciągle jakieś nowe rodzaje przeciwników, jakieś nowe mechaniki tam gry, nie? Właśnie mieliśmy super mutanty, teraz będą syntki. Zbyt silne zabezpieczenie. No niestety teraz sobie tego nie rozwinę w tym momencie. Musi być jakiś inny sposób. Tutaj wejdę po coś na coś dla czegoś. To mi każe wejść do terminala, ale ja nie mam punktu na terminal. Halo. Nie schakuję tego w tym momencie. No troszeczkę mi brakuje. Brakuje mi do poziomu. Nie mam żadnych punktów w tym momencie. No. Nie możesz ty się włamać, bo ja nie mogę. Dobra, dobra, mamy tutaj ten. Automatyczna zmiana hasła. Dziewięć Y B3N. Dobra, on sobie sam zapamiętał hasło, to świetnie. No, mówiłem, że musi być jakiś inny sposób na to, no. Jakie skurwibąki, patrzcie co to jest w ogóle, halo. Ła, on mnie uderzył. Jakieś roboty rozpadają się w proszek. Ale miał kapsel. Mieli kapsle, to spoko. Laser Instytutu Pistolet Plus, co? Ogniwo fuzyjne. A, jaki to jest Pistolet Plus? Laser Instytutu Pistolet. O, ten ma dużą szybkostrzelność nawet i ma troszeczkę większe obrażenia. O, to będzie coś fajnego chyba. No i nice. Nie wiem, po co wziąłem klucz kombinowany jeszcze. Tamten niech on tam rozwala jak najwięcej może tylko. Wow! Dobrze, pieseł, bierz go, bierz robota. Jebnę ci wacem, a co? Pięknie, prosto w łepek. Niedługo będę mógł kryta odpalić w ogóle. To też dobrze wiedzieć. Zdajmy sobie radiację. Tak w ogóle. Zeżrę coś. Mam grillowanego ledrakana. Igułana na patyku. Kotlet z mutogara. To daje dużo życia. Mi brakuje jakieś, nie wiem ile. Czekajcie, to mam w statsach. O. 58, no to 60, czyli dobra, możemy kotlet z Mutogara zjeść.
Ewentualnie kotlety z kretoszczura, bo mam ich troszeczkę więcej. I szybki sejwik. Masz coś ciekawego? Ogniwo fuzyjne. Patrz, ja z nich będę mógł po prostu ogniwa sobie brać. Bo to jest amunicją tej broni. Tego się nie przeładowywuje, tak jak tam tego śmiesznego karabinku. Co na pewno działa szybciej. O, a co my tu mamy? Rozbroiłem cewkę Tesli, rozbroiłem jakieś dwie pułapki w ogóle. Ale co, nie mogę sobie tego wziąć? Nie mogę, szkoda. Jak były tu jakieś pułapki, to tu musi być coś ciekawego. Tak, myślałem, jest safe. Ale to jest trudne i to jest trudne. Oj, się nie otworzę, widzicie? Chamstwo. Ale jest duża skrzynka na narzędzia. Może w skrzyneczce będzie coś ciekawego. Super klej na przykład. I złoty zegarek. Jest lekkie i ma dużo... O, trochę rozwalony syntek. Śmieszne są te syntki. No kurna, no nie mogę się ani tu włamać, ani tu. Gra powinna dać możliwość albo tym sobie to otworzyć. A tu dupa. Nie ma. Halo. Ogniwo fuzyjne, masa amunicji. Laser Instytutu Karabin. O. Czy to będzie jeszcze coś fajniejszego? Może by tak w uzbrojenie, co? Power. Tak, duży zasięg, jeszcze większe obrażenia. To też jest tak na magazynku, nie? Pracownia płatnerska, ten mógł sobie tylko chyba... zbroję rozmontować ewentualnie. O, nabój 308, 10 ml. Skalibrowany karabin myślicki. Mamy pracownię rusznikarską, ale czy ja sobie coś teraz stworzę? Raczej chyba nie bardzo. Musiałbym mieć rangę to raz. A ja mam ogniwa fuzyjne od tych kmiotków. To mi się podoba. Ej, tu są łatwe drzwi. Synek, ja poczekaj na mnie. Kurwa. Jebana spinka mi się złamała. Aha, mogę sobie tam wyjść po prostu. Kurwa, myślałem, że to coś będzie ciekawego. Gdzie on polas na górę? O, działko. Czy on nie rozwalił? Chyba tak. Mam co tam rozwala działka. Tutaj jest terminal prezesa. Marsjański strzał, jakieś notatki do projektu. Co? Patrzcie, ile tego jest. 2077. Czyli to jest taki po prostu dziennik prowadzony, co? Nauka z Teslą. Broń energetyczna na stoje zadaje dodatkowe 5 obrażeń krytycznych. Hurra! Weź. Takie rzeczy mogę zbierać. Chciałbym tych figurek więcej znać, bo one dają od razu perka całego. Mają, wiecie, tam plus do każdego specjala o 1 na stałe. Nabój 10 mm, cofka przekaźnika mocy. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, dobra. Szybki sejwik. Nabój 10 mm. Bioskaner. Co bym miał z bioskanera? Nie wiem. Nieważne. O, jakaś bombka. Dobra, tu chyba nic ciekawego nie ma. Tutaj chyba też. O, mamy dwie paczki papierosów. Z papierosów, jak dobrze wiecie, bierze się tkanina i jakieś tam jeszcze inne ciekawe rzeczy. Ewentualnie można je bardzo drogo schandlować. Dobra, ten już tam zbiegł na dół. Ja muszę sobie przejrzeć pomieszczenie. Dobra, tu chyba nic już nie będzie. Tu coś może być. Taka ładna skrzynka i że to nie można tego otworzyć. O!
Pięknie, trochę amunicji do mojego ulubionego pistolero. Martwy człowiek, automat z Nuka-Colą, pusty. Nie, jest Nuka-Cola. Dobra, to jest puste, idziemy dalej. Zbierzmy to i spadajmy stąd. Nie podobają mi się te syntki całe, ale z kimś trzeba walczyć w takich lokacjach, czyż nie? No, idziesz przodem? Idź przodem. Ja zawsze lubię, jak oni idą przodem. No i pies się zgliczował, super. Wow, to ma takiego żuma. Czy ja muszę z tobą porozmawiać? Tak. No to idź do przodu. Bądź przy mnie, jak ja tam idę. Nie chcę być tutaj sam. Zresztą nawet nie wiem, gdzie ja do końca mam iść. Mam iść za nim. Hej. Over here. Zapomniałem, że mogę chłopowi wydawać polecenia, nie? Nie wiem, czy mam iść na dół, czy mam iść do tych drzwi. Aha, dobra, na dół. To jest chyba winda ogólnie jakaś. Ty nas będziesz osłaniać, już ja to widzę. Mam zajrzeć tam, co? Tu jest winda ogólnie, to chyba nie chcę iść windą. Nie wiem, czy po płaskiej powierzchni windą bym tam wjechał w ogóle. Śmieciomiot. To jest to, co wszystkim można strzelać. Amunicja śmieci, można napierdalać wszystkimi śmieciami dosłownie. Fantastycznie. Dziennik osobisty, technika. Czyli wiecie, ładujemy dużo kluczy, jakichś nakrętek, innych chujów, mujów i napierdalamy wszystkim po kolei. To masz małą szybkostrzelność, ale zawsze. Rdzeń fuzyjny. A se wezmę. A co? Okej, okay, łamiemy hasło, tak? Dobra. W ogóle też... dowiedziałem się, że jak jest otwarty i zamknięty nawias, to można sobie wyzerować próby. Six, zgodność 2, czyli szukamy coś, co ma jakieś dwie litery, tak podobnie. To jest tylko E, to jest SE, elegancko. Idź do sterowni. Dobra, ten się już tam napierdziela. Muszę włączyć to. Wow! Jak to napierdziela! Tylko, że tak, tutaj te syntki sobie tu biegają. Ja chyba muszę dobiec do... Wow, 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 wow! Halo, halo, panowie, panowie syntki! Nie zdążę, ale tam było, że ta winda nie działa, no. Fuck my life. A sobie oczywiście co, mądry, ja nie zapisałem, zanim nie wcisnąłem guzika. Dobra, idziemy na dół. Ja pierdolę. A przynajmniej znam hasło.
Znam hasło. Zbiorę sobie jeszcze raz śmieciomiota. Tutaj co był ten dziennik. I wchodzimy do terminala. Teraz będę mądrzejszy i sobie zapiszę. Przed. O kurwa, będzie inne hasło. Kurwa, zgodność zero. No kurwa mać. Mamy jakieś takie dwa nawiasy, sobie te próby wyzerował. O, są. Rekord usunięty. Cokolwiek to znaczy. Dus? Poczekajcie. Just nie pasowało. No i muszę wyjść na chwilę. Ja pierdzielę. Tak to jest, jak się za początku nie trafi w jakiś, wiecie, taki ten, co ma jakieś ten. Patrzcie, są trzy z dwoma O. Teraz pytanie, czy chodzi o O, czy nie chodzi o O. Zgodność 1. Jak weźmiemy dur. Tak, to jest któryś O, to będzie host. Nie. Ale chodzi o to O. Note? Yes. Okej, okay, jeszcze raz wszystko mu trzeba przebrnąć. Boże, dlaczego sobie nie zapisałem? Muszę częściej to za tego wywywać. Praktycznie po każdej akcji. Dobra, a jak sobie uruchomić tą windę tak, żeby ona działała? Nie wiem, czy teraz nie popełniłem błędu. A ten koleś tam może zginąć. Nie, dobra, usmażyło syntki, a jemu nic nie ma. Nie jest, co? Świetnie, tu sobie drzwi zamknąłem. Test firing completed with an efficiency rating of 96.7%. Patrzcie, jakie. Podchodzę do takiej czerwonej plamy, zbieram sobie ogniwa fuzyjne, to jest piękne. Patrzcie, już mamy ammunition tej szpluwy. No nawet ładnie, ładnie miecie sobie, nie powiem. Czyli wcześniej trzeba było ich sobie po prostu usmażyć i dopiero winda zaczyna działać. Co to ciekawe. Ty musisz wejść pierwszy pewnie, co? Właź do windy. Nie, to nie, sam se wjadę. Kiwam w oko. Jak to w dół, jak widzę, że w górę?
Czy muszę dostać jeszcze wyżej? A ten jak się tu dostał? My stąd nie przyszliśmy. A może byliśmy piętro niżej, nie wiem. Dobra, tam są jakieś przeciwniki. Kurna... Wow, 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 wow! Ja lubię, jak mi się tak, wiecie, mój towarzysz, jak mi zasłania cel, nie? Jakikolwiek. Po prostu ja to uwielbiam zawsze. Nawet mnie kompis przebijający 10-milimetrowy pistolet. O, coś ciekawego. Dobra, ten miał pałąka. Przekaźnik dalekiego zasięgu. Coś ciekawego to sobie znajdę jeszcze, czy nie bardzo? Tam mam wyjście po prostu, co? Jeszcze takie atomówki, oto kosze na śmieci. Hehe, jakie śmieszne. Myślałem, że to jest, wiecie, taka bombka. Ale jednak nie. Teraz do góry, a pewnie jedziemy na dół. Winda nas w chuja robi. O, pies się teleportował, hurra! Kurwa, ty też? Jezu, człowiek się odwraca, oni się teleportują. Ja nie wiem. Wchodzę sam do windy, wychodzę z dwoma postaciami. Spoko. Okej, akurat nam się questik zakończy. Oj, nagle on jest na zewnątrz, nie? To też ciekawe. Chyba czysty, co? Paladin. Thought we worked well as a team. Agreed. It's a refreshing change to work with a civilian who can follow orders properly. That being said, I believe we have two important matters to discuss. First and foremost, if you'll hand me the deep range transmitter, I'd like to compensate you for your assistance during this operation. I think you'll find this weapon useful. It's my own personal modification of the standard Brotherhood laser rifle. May it serve you well in battle. Whoa. Praworządna władza. Strzały krytyczne zadają dwa razy obrażeń, a wskaźnik trafień. Kurwa, jakieś fajne bronie tu dostaje. Podoba mi się to, podoba. Don't you need to keep it? This isn't the only weapon at my disposal. Brotherhood soldiers always carry a backup. Now, as far as the second matter goes, I wanted to make you a proposal. We had a lot thrown at us back there. Our op could have ended in disaster. You kept your cool and handled it like a soldier. There's no doubt in my mind that you've got what it takes. The way I see it, you've got a choice. You could spend the rest of your life wandering from place to place, trading an extra hand for a meager reward. Or you could join the Brotherhood of Steel and make your mark on the world. So, what do you say? Chcę dołączyć. I'd be honored to join. That's what I wanted to hear. Meet me back at the police station and we'll discuss the details. Kolejny poziom. Fantastycznie. Oczywiście wykorzystam to sobie od razu. Ja właśnie na razie jakieś takie, wiecie, większe rozwijanie w inne rzeczy. Chciałbym po prostu mieć więcej zdrowia. Następna ranga, muszę mieć poziom 20. O kurwa, 9 poziomów jeszcze do tego. Ale spoko. Spoko, damy radę. Zdobywam 11 poziom. Wróć na posterunek policji. Dobra, mamy kolejnego questa też. Ale ja... O Jezu. Mieszkańcy potrzebują pomocy. Problem z gulami. No dobra. Będziemy mieli problem z gulami w takim razie. A na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.